A teraz Ziemowit Duch i Miłosz Hanula z Radziemic w scence Gnojożrecek. Ziemek! Ej, Ziemek! A pudzecha! Co się ciło kozę? Co, mus? Zapnułeś Gacka? Kiego znów Gacka? Ano tego, na którego krzynki klepołeś. Nie! Mam coś innego! Mam Recka! Recka? A skąd ze znów mus Recka? Kupiłeś, cynabor wziąłeś, pokos! No to poźryń i nocaw się, bo cię cupnie! A co ze łąś się tak cochro? Myndymo? Nie wiem, ale idę go puścić na pole, bo straszny z niego gnojusz. No dobra, ale godoj z końca skąd go mos. Poziń, Han, widzisz te hyrdzie? No. Tamok się mają. Wczoraj po ćmoku, kiej wrócą się ja już od ciotku. Od stryjny. Stryjny, cusek do cino i do cino przy budzie. I po ziroku hyrdzią, no to tam po losu. Ale cichuśko, co weź za bursztynem i wyzirą. A tam recki jamy porobiły i kłopce nad jamami. Godos dzindzioły. Nie, ale słuchaj dali. Kiej wizłun jamy cyckiej grzebią. Pewnie im spasł woło, bo hyrdził od dawna nikt nie rusął. A jedzynie na zimę by miały, bo brozek jest niełopodul. No to wróciłem się duchem do chałupy, tą krzynkę, tą co ze mną Gacka z majstrową. Spuściłem cucka i polecieliśmy do jam. Cucek na co kopać w jednej jamie, a ją nadkrył drugi sudo, krzynką z opadką. Skryłem się za bursztynem, no i są pirw, wyplus się z jamy. Jeden, potem drugi i smygnęły w habyrdzie. Ale jeden był goro głupi i się złopał. Uwiązałem cucka i wróciłem do chałupy. To łun taki maluśki? No. To lucego go pustos. A, darmo godoć. Mam gnoba, bo straszny z niego gnojusz. Wziąłem go do chałupy, ale on strasznie był nie lusy. Chyba od strachu, pisto. Kiej maluśkie dzidziusio. Wziąłem go do siebie, położyłem przed komputerem. Chciałem mu pokazać drugie reski, to mi się gis z fajdą na klawiaturę. Łaciec, kiedy to uźrął, to strasznie na mnie harusił. I co? Nasz dziadek kazał mi go puścić na pole, bo dziki recek prytko w chałupie nie ochrostą i może mi kojfnąć. Ale łobieco, z jakiego puste, kupi mi oswojonego recka syryjskiego. Gis! Chyba ci pasuje. Płoka ze zmigo? Będziemy mu zadawać razem? Pewnie! Ale pójdź, Moli, wypuść tego na pole, bo znów pudle się mirdą. Maluśki jest, pewnie chce do ojca i matki. Raz. Dziękujemy bardzo. Jakby kto nie wiedział, co to jest Recek. Recek to jest chomik. Albo u nas się chomiki mają tak zwane pieski ziemne, albo powiedzmy, a recek syryjski to jest właśnie chomik ten, który jest tego, a chłopaki złapali najzwyklej w świecie takiego pieska ziemnego i chcieli go przysposobić.